No, podjąłem taką decyzję, że nim pójdziemy zabić mojego przyrodniego braciszka, to troszeczkę pochodzimy. No, jak widać, tak dosyć szybko pobiegłem sobie za nim. No i tutaj będzie coś takiego od razu. Pokażę, że można tutaj, ja to nazywam, łamać zadania, czyli robić je niepełnymi, ale i tak akcja idzie do przodu. Ale tu najpierw taka rozmowa Tamoko. Przepraszam za to, że skrywam pewne sprawy, ale czasy są niespokojne i tak dalej. Strasznie chce mnie raczyć. I to opowiada moją historię, jaką do tej pory sugeruję, żeby sprawdzić lekarza księcia Eltana Rashada. Czyli to, co już zrobiliśmy wcześniej. No ale to w jakiś sposób nie wpływa na to, co się dzieje, bo ona ma prawo nie wiedzieć o tym, że załatwiliśmy tą sprawę. Ale jak widać, można różnymi ścieżkami te same zadania robić. Tutaj mamy tego, Tethyra... To nie. No, jak widać... Już jedno... O, jest Niklos. Zaczekajcie chwilkę, mam do was słówko. Hej, zaczekajcie, mam dla was słówko czy dwa. No i on chce, żeby jego szef mnie wynajął. Jest to szef. No dobra. 50 zł sztuk złota. Mądra decyzja, chodźcie za mną, a pokażę wam drogę do siedziby gildii. Hasło brzmi Fatch. Gdy już tam dotrzecie, poszukajcie mężczyzny imieniem Alatos, czarna blizna, Hun Humboldt. W każdym bądź razie, ja go chyba utłukłem wcześniej, ale sprawdzimy. A, czyli pójdziemy sobie za nim. Ciekawy jestem, jak to się zadanie zrobi. Witaj, przyjacielu. Tak, znam hasło. Jest Fathot. W porządku, koleś, możecie przejść. Ale mimo wszystko mnie atakuje. A czemu tu taki? No bo ich wcześniej wytłukłem jak tylko się dało. Troszeczkę złota, no i wiadomo. Tego zadania już jakby nie było. Ale takie są konsekwencje i to też mi się podoba. No dobrze. A jest tu jakaś siela. Co ty chcesz? Szella widzi poprzez mgły swej pani, że jesteście dzielnymi, silnymi poszukiwaczami przygód. Nie, pani, po prostu tutaj przychodziliśmy. Dzięki, sami wieszczowie w tej miejscowości. Radhastar. No, napotkana osoba mnie chwali. No, czasami się zdarzy. A gdyby nie Szarys, Saberok przejąłby władzę w całym mieście. Dobrze, że jest co? Że mamy bohaterów gotowych przeciwstawić się takim jak Saberok. Ojoj. No dobrze, wejdziemy sobie tu do korci czarodziejskiej rozmaitości. To przez moment chyba byłem nawet o Ordulian. Tak,
Leszko? Dobrze. Tak. Halsbacer, Drina. A kimże możecie być? Przyszliście sprawdzić towary starego Halbazera? Czy jak cię zwoł? Co lepiej, zróbcie to tak, jak najszybciej i tak dalej. Zobaczymy, co tam masz. No, mam niedużo kasy, ale mogę jeszcze sprzedać niejedną rzecz. Księga czarów czerwonych magów. Ktoś coś się pije na to? Elfia lutnia. Ojoj, jakie fajne. Harmonika. Strzał uderzenia. A, to są dobre rzeczy. Różdżka polimorfii. O. Zamienia wiewiórki. To jest. Różdżka tyna. Rozpraszające bełty. No. No to trzeba będzie podejść. Pusty zwój, którego poziomu? Aż do 9. No super. 11 tysięcy, no nie mam tyle. Ile różdżek? A człowiek z takim natężeniem jest. Różdżka zimna, błyskawic, snu, przywołania potwora, kostur żywiołaka, wody. O! Można tak sobie teraz dozbroić, tylko trzeba mieć pieniążki. Pomszaros jeszcze może by czymś tutaj podtygować. Strzały. No siostra, widzisz? Rozproszenia magii nam się przyda, to na bank. Nie udało się kupić wszystkich. Ma 15,90 sztuk. Fajnie liczy, no nie? No właśnie, ile jest tych sztuk? Czemu tam było 90? No na razie ich nie będę wkładał. Ona ma strzały ukąszenia, 45 sztuk. A rozproszenia się przyda. A jest dobra rzecz. No sobie wejdziemy na górę. Ja trochę pozwiedzałem. Daj mi chwilkę. Nie ma in? Nie ma in? Nie ma in. Popatrzcie, jaka mała, śliczna drużyna. Wchodzi na nasz teren. Szykowaliśmy rytuał, ale wy to zniszczyliście. Co to znaczy wasz teren? To sklep, a ja jestem klientką. Nie ma in. Jestem wdzięczny za ten popis małpiej logiki, a teraz spływajcie. Co to jest małpa? Małpiszon, głupek, kretyn. Chłopcy, skróćcie ich męczarnię. Nie ma in. O co tu chodzi? Co autor miał na myśli? Dobra. Inteligencja włączona. Życzę wam powodzenia. Zaraz. Ach, ta dynka. Czyli czary później uzupełniać. A, walniemy to.
Teraz zobaczyć, jakie fajne efekty będą. Cokolwiek sobie żyje. I to. Winter. Co? Weber od pełnia zdrowia. No i troszeczkę magic. Tutaj troszkę. No jak widać, super, no nie? Mi się to zawsze podoba. I... Dobrze, nie zdążę. Strefa czystego powietrza. No, troszkę czarów, troszkę tego. I jak widać, czary są bardzo potężne. Zawsze to powtarzam. Dobrze, to mam. Miksturka się przyda, co to jest? O, pierścień, szata, miksturka. No, zaraz będziemy to wszystko sprawdzać, co mamy. A jak to się stało, że ja mam... Klasa pancerza 1, no... To jest... A to tak jest, jak się porozdaje wszystkim. Dobrze. Jeszcze tu sprawdzimy. To może inna osoba się tym zajmie. Dynka, podejdź tutaj. Do sprawdzenia to. Ale kasiurka będzie. No dobra, sprawdzamy. Sztylet plus 1, ale nic. Szata ochrony przed chłodem. A tak mnie korci, żeby iść do gospody pod pomocną dłonią. Stąd. Nie wiem, czy pamiętacie, jest tam taki zmyślny gość, który potrafi z różnych rzeczy naprawdę ciekawe sprawy wykombinowywać. Właśnie, przed ogniem. Przed ogniem. Łowcy przygód. Różdżka, identyfikacja, paraliżu, super. Także jak widać, zaczyna się to robić ciekawe. A jeszcze tu. Pierścień, identyfikacja, niezdarności, minus 50. No, i co zrobimy? Już wam mówię. To poładnie pozbieramy. Tam różdżka jeszcze się przyda. To tak podejrzewam. Paraliżu, no to na później wszystko. Amulet ochrona, czemu tu leży? I tu jeszcze, to jest dobra rzecz właśnie. Że można pochować te czary, a przydadzą się, jak widać. Ale to jeszcze zdobyjemy. Zobaczymy, co tutaj... O co tutaj chodziło. O, nic, tak? No dobra, wracamy. Może coś tu jeszcze jest, ale nie ma. Jasna sprawa. A tu?
No dobrze, może on zareaguje na to, co się na górze działo. Nic, dobra. Idziemy stąd. Jak widać... A, wyjdziemy do sklepu ciszy. Już chyba tam byliśmy. Jeszcze tu jest sklep z bronią Maltca. Maltka. Elfia pieśń. A to. Byliśmy. Idziemy do tego sklepu. Ci, co nie grali, no są i tacy, albo grali dawno i nie pamiętają ten labirynt, co było pokazywane w poprzednim odcinku, co się pytałem, jak tam dojść. Jest wszystko zakryte, jest dosyć ciężki. Znaczy, moje postacie raczej przejdą, ale... No, a później jest walka z braciszkiem przyrodnim i uwierzcie mi, Alan już jest troszkę inny. A jeszcze jakbym się udał na taką jedną wyspę i wrócił, związaną z dodatkiem, to jest różnica. No dobrze, zagadamy sobie do Maltca. Potrzebujemy czegoś. Cóż ty masz tutaj za rzeczy? Nic specjalnego. O, to od razu sprzedam, żeby nie przez przypadek na to nie wpaść. Fajnie. Może byśmy coś sprzedali. Chociaż nie. Pójdziemy w dwa miejsca, co mówiłem wcześniej. No, jak widać, się uspokoiłem już, nie. Pograbiam ich, jak się da i gdzie się da. Mam taką manię, żeby sobie do bólu podrasować sprzęt, w którym chodzę. Jak widać, się przydaje, plus czary. Zobaczymy, czy ten wysoki żywopłocie, halantyr, czy jak mu tam coś wykombinuje. Zrobione. Fajnie to wygląda. Dobrze. Czy mamy coś, co mógłbyś zmienić? Zaraz zobaczymy. Aha, zaraz. Mam płaszcz Baldurana. No i co on mi może powiedzieć? To mam, czyli dwa zwoje zbroi, mikstura ochrony. No, jakbym się uparł. Dobra, zagadamy jeszcze z innymi rzeczami. Czegoś mi brakuje, jakiegoś zwoju. Albo tego, zaraz zobaczymy dalej. O, jest krótki miecz. O, mogę zrobić z tego miecz mordercy. Będę jednak potrzebować mikstury złodziejskiego mistrzostwa i tak dalej. To akurat mam. Jak coś wychodzi, jak wam tłumaczyłem w którymś odcinku, to jest od razu opcja. Tak zrób dla mnie. No, niech robi. Wszystko się może przydać. Chociaż powiem szczerze, że mi się bardzo... O, miecz mordercy. Ten miecz jest ulepszonym krótkim mieczem ciosów w plecy. Cieniste ostrze. Miecz zadaje dodatkowe obrażenia podczas ciosów w plecy. Poza tym może sparaliżować ofiarę.
parametry. Plus 1 do współczynnika, plus 10 na sparaliżowanie. No. Siostra, widzisz, masz już do wyboru. No i masz i na krótki miecz, i na długi. A jak znalazł. I za cóż to przyszło mi żyć w tak nędznym miasteczku? Coś z tego pasa, nic. Szato Magon to jest... Sztylet plus 1. Nie, to już robił. To wyjdzie to samo. Nie potrzebuję. No i tak jedna rzecz się zmieniła, fajnie. Dobra, to idziemy teraz. Do. Pod pomocną dłonią. Tam też jest taki magik, co przerabia rzeczy. Te podróże są długotrwałe. No pamiętajcie, że macie pod pomocną dłonią takiego sprytnego magika, kowala. Jest bardzo pożyteczna postać, bo on mi pozwolił skończyć Drizzt Sagę. Oczywiście, tak jak autor mówi na forum modyfikacji, są przygody, które nie są obowiązkowe, no ale dla zdobycia doświadczenia, sprzętu, no i jak ktoś lubi świat Faerunu, powieści, no to obowiązkowe, żeby pochodzić sobie. Dobrze, podejdziemy tu. Przeklęta Knieja. Zawsze mi przypomina te zniewieściałe elfy. Cóż, Thragojum, możesz przekuć któryś z naszych przedmiotów, uczynić go silniejszym. Dobra, jasne. Ma głowa wywerny. No jeszcze... A właśnie, a długi łuk? Ale będę miał. Chociaż ona nie strzela z długiego łuku. Czy strzela? Nie strzela. Dajmy sobie spokój na razie. Idź dręczyć kogoś innego. Pierścień odporności na ogień. Też nie za bardzo. O, jest głowa wywerny. Przyda się taki kask jeszcze. No i jest. Dajemy do identyfikacji dla Dynki. Na sobie ten Drizzt to ma ciekawe rzeczy. Scimitar plus 3. Tu. Bo te Drizda to są i tak tylko dla niego. Pasz Baldurana to jest dobra rzecz. Z czegoś się by przerobiło.
pewien, że wiesz... Niepotrzebnie tu wchodzę. Mam nadzieję, że to nie pułapka. Dobra, idziemy znowu do Wrót Baldura chyba. Jak tu widzicie, jest teren jeszcze nieodkryty. Człowiek tak pędził. Przyjdziemy się. Teraz spacery to sama przyjemność. No może podejść do Ayantisa i go wziąć, ale jaja by było. Kogo tu wywalić? To jest moja taka klasyczna drużyna, o. Pamiętacie na początku? Hobgobliny? Jedno walnięcie i nie ma go. To byli przeciwnicy na początku. A teraz... Teraz to można wszystkie te modyfikacje, które są wrzucone do świata Wrót Baldura, jak są rozgrzebane, to pokończyć. Skorzystam z okazji, taka była, że pamiętacie historia z taką półelfką, czy elfką, Jetlają, której siostra się zamieniła w Banshee, a ja ją zostawiłem na północy. Znaczy nie Banshee, tylko jej siostrę, Banshee ubiłem i mam w świątyni pieśni poranka, jakiś gość coś ode mnie chce. Przejdziemy jeszcze coś tu muszę sprawdzić. Świątynia Czarnej Dłoni. To co było wcześniej mówione. Jeszcze żeby dokończyć ten zadanie z północną cytadelą i z czymś tam jeszcze. To się tak zazębia. No, w sumie Dradil stworzył osobną grę. Solucje są dobre, ale chociaż przyznaję, że do dwóch modyfikacji to bez solucji byłoby bardzo ciężko. Dobra, idziemy do świątyni Czarnej Łapy Dłoni. Fartwing, czy jak mu tam? Psy zbrojowy. Wy wampir. No, krótko i bezboleśnie. Co ty, co nim je chcesz? Hej, nieznajomi, czy możecie mi pomóc? Roi się to dzikich bestii. Nigdy wcześniej ich tu nie widziałem. Moje psy, ratujcie pieseły. Jest mi przykro. Może się uda. No dobra, masz. Ratowaliśmy te twoje kundle. Dziękuję wam za pomoc, mówi. Świetna rasa na polowania, prawda? Proszę, weźcie ten pergamin pozwalający na wezwanie zwierzęcia jako wyraz mojej wdzięczności. Szkoda, że nie spędzam więcej czasu w lesie. Jest w nim tyle życia. Dziennik zaktualizowany. O, wezwanie wiwerny. Ojojoj. Pisanie magii do rady? Udało się. Ha. No i jak widać... Mamy co zwiedzać. No i na takim jakby rozgałęzieniu fabularnym zakończę, żeby już nie przedłużać. Następny będzie o...
Świątyni Czarnej Dłoni. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia.